Szczęść Boże, bułka z masłem, czyli coś Wam powiem wielkopostnie. Dusza nie może żyć bez miłości. Zawsze pragnie coś kochać, gdyż powstała z miłości, gdyż ja ją z miłości stworzyłem. To są słowa świętej Katarzyny ze Sieny. Sam Bóg jest miłością, a my możemy zobaczyć, że jest ona bezgraniczna, choć została ukrzyżowana. I możemy ją kontemplować. Jak to ujął święty Leon Wielki, dzisiejszy czas jest szczególnie wskazany do praktykowania dobroczynności. Ci, którzy chcą świętować Paschę Pana uświęconym ciałem i duszą, powinni dołożyć wszelkich starań, aby osiągnąć przede wszystkim tę miłość. Co to dla nas oznacza? Będziesz miłował Boga. Nie widzimy Go, często nie doświadczamy Jego obecności i czujemy pustkę. A jednak dzięki obecności Jezusa w naszym życiu czujemy się pociągnięci do wejścia w intymną relację z Ojcem. Dziękujemy Mu za Jego obecność, bo czujemy w sercu, że jest On dla nas właściwą drogą, choć może niezrozumiałą. Jest prawdą, choć nie zawsze akceptowalną. Kiedy święty Augustyn powiedział, kochaj i rób co chcesz, nie miał na myśli rób to, co Ci się podoba, ale raczej rób to, co jest dobrym i właściwym działaniem. Jezus ukazywał swoją religię jako miłość do Ojca i do ludzi. I tym samym mówił, że dowodem naszej miłości do Boga jest realne działanie na rzecz bliźnich. Nie da się kochać Boga, a ludzi nienawidzić. Współgranie obu ścieżek wymaga naszej przemiany. W każdym z nas drzemie taki poganin, który będzie protestował, aby Boga kochać więcej niż siebie. Jeśli nie kochamy Boga na pierwszym miejscu, wtedy mamy w sobie fałszywy Jego obraz. Trudno nam sobie wyobrazić, że Bóg kocha mnie bardziej nawet niż najbardziej kochająca matka. Bóg sam przecież powiedział, że nawet jeśli matka zapomni o swym dziecku, ja nie zapomnę o tobie. Stawianie Boga na czele naszych uczuć jest lekarstwem na nasz egoizm. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie tego uczynić, jeśli nie mamy łaski miłości. Otrzymaliśmy obok miłości jeszcze jeden dar, jakim jest czas. Wielokrotnie targujemy się z życiem o jego długość. Prawdę mówiąc, nie czas jest wartością życia, lecz to, czym my je wypełniamy. Każdy z nas ma 168 godzin w tygodniu, by wypełnić je miłością. W pracy, w domu, czy też odpoczywając. Mamy okazję, by czynić dobro, którego nikt nam nie odbierze. Wszystko inne jest dodatkiem. Powiedział o tym rabin Hillel 25 lat przed narodzeniem Chrystusa. Nie czyń bliźniemu swemu tego, co tobie niemiłe. Takie jest prawo, reszta to tylko komentarz. Idź i ucz tego innych. Niby proste, a jednocześnie tak bardzo trudne. Miłość za każdym razem będzie domagać się od nas czynu, zwłaszcza wtedy, gdy jesteśmy bardzo zmęczeni. Warto się zastanowić, jak zrealizować owo przykazanie w swoim życiu. Jak moje serce kocha Boga? I czy jestem w pełni zanurzony w Jego miłości, by jednocześnie kochać Jego, siebie i bliźniego? Prawo moralne, którego naucza nas Kościół, przekazując to, co Bóg nam objawił, może wydawać się skomplikowane, ale to nie Bóg nam stwarza trudności, narzucając nieżyciowe normy. Raczej życie jest skomplikowane, bo my je komplikujemy, a to powoduje, że często trudno nam odpowiedzieć, gdzie jest dobro, a gdzie jest zło. Każdy grzech, jeśli za niego nie żałujemy, prowadzi do wewnętrznych komplikacji. Każdy akt żalu i wysiłek nawrócenia upraszcza nasze życie wewnętrzne i przywraca jasny osąd sumienia. Przykazanie miłości nie anuluje innych przykazań, lecz nadaje im właściwy sens i porządek. Z Panem Bogiem.